tam... Chcielibyśmy zacząć od takiego ogólnego pytania. Jak ocenia pan funkcjonowanie dzielnic w Polsce? Jakie są ich wady, zalety? To znaczy, nie mam za bardzo rozeznania jak gdzie indziej poza Krakowem. Mogę powiedzieć tylko o Krakowie. Ale tak w sensie dokładniej, no to poza Wolą Duchacką, czy raczej poza Podłużem Duchackim, to też specjalnie nie znam dzielnic, jak to funkcjonuje. No to na własnym... Bo tylko na własnym podwórku, prawda? Bo fakt jest, że byłem oprócz tej dzielnicy w siedzibach rad dzielnic, no to byłem na Kleparzu, o coś chciałem zapytać w Jedynce. Potem byłem, żeby o coś poprosić na Starym Podłużu. Ale tu i tu zupełnie to było zbyteczne, nie? Bo zostawiłem pismo, tak jak wszędzie się zostawia, i zero reakcji, zero zmian. Także tak naprawdę według mnie nie jak funkcjonują, tylko dlaczego nie funkcjonują rady dzielnic. To bym zadał pytanie takie, bo moja ocena jest strasznie negatywna. Jako tak naprawdę, jeżeli się nic nie dzieje, bo cokolwiek, do czegokolwiek podejść, no to się nie da, albo dlatego, że nie ma pieniędzy, albo dlatego, że radni wiedzą lepiej, albo nic nie wiedzą. I tak naprawdę jest w ogóle przesunięcie tych rad dzielnic niesamowicie ku decyzyjności przez przewodniczącego. I teraz człowiek, który dostał ten głos, to zaufanie, to często wprowadza takie tyrańskie rządy, albo naprawdę nie licząc się z nikim, może nie tyle rządy, to po prostu politykę taką. Prowadzi politykę, radni są już tylko potrzebni do tego, żeby przegłosowali na posiedzeniu Rady Dzielnicy uchwałę. Najczęściej te uchwały są powielane siemelowo od lat te same, czyli rozdzielenie głównych zadań, środków finansowych na drogi, na placówki edukacyjne, czy tam na place zabaw, tego typu. A to ma pan jakieś konkretne dzielnice na myśli? Nie, ja mówię głównie o swojej, ale na przykład, bo jak pan wie, jeżdżę rowerem i chciałem móc przejechać przez Kazimierz w ten sposób, żeby dotrzeć do kładki rowerowej, i proponowałem tej dzielnicy pierwszej, żeby było możliwy przejazd przez ulicę chyba Jakuba, i potem, żeby był skręt na Wawrzyńca, żeby był tam kontrapas. No i już minęły 2 lata, nic nie jest się w stanie zrobić. Byłem w Sikicie w tej samej sprawie. Mają taki pretekst, że co jakiś czas, czyli mniej więcej raz do roku, przejeżdża tam tramwaj, bo tam ma zajezdnię, także jakiś zabytkowy. W związku z tym mogą sobie tam parkować auta, a rowery nie mogą przejechać, prawda? Chyba że pod prąd. Jak nie ma policji, to jest ok. Jak jest, no to czasami się na chodniku można na nich natknąć. A tak, no to podobnie jest tutaj, w naszej Radzie Dzielnicy. Ja uważałem, że jak powstaje przejazd tam koło tego nowego sklepu, zdaje się, że to jest na końcu Kurbanowa, tam koło pętli, i chciałem, żeby był nie tylko przejście z sygnalizacją, ale również przejazd jako możliwość przejazdu dla rowerów, no to na Komisji Infrastruktury nie spotkało się to z zainteresowaniem, delikatnie mówiąc. Potem na Radzie Dzielnicy zostało to de facto nieprzyjęte. No i tak jak większość moich postulatów i pomysłów, nie znalazło akceptacji w Radzie Dzielnicy. Czyli na takim poziomie bardziej ogólnym, jakie by pan największe wady w funkcjonowaniu dzielnic, na przykład tej swojej dzielnicy, wskazał? Znaczy, to jest tak, ja skończyłem historię. Ignorowanie postulatów poszczególnych radnych i tak dalej? Twarda ręka przewodniczącego? No ja powiem panu tak. Rady dzielnic, nie potrafię panu odpowiedzieć na to pytanie, w czym zawodzą. Czy w tym, że ich jest za dużo? Czy w tym, że są zbyt liczne? Czy też w tym, że zarząd ma tak wielkie kompetencje, a poszczególni radni już nie? Że ciężko jest przekonać kogokolwiek do czegokolwiek, że bardzo szybko się okazuje, że praca radnych sprowadza się tylko i wyłącznie do przychodzenia na sesję, na komisję i na delegację, a jak przychodzą i starają się coś więcej, no to nie są mile widziani, bo ma się takie odczucie, że tak naprawdę co tutaj się kręcisz, przeszkadzać, co tutaj chcesz. Ale w naszej radzie na przykład jest bardzo miła atmosfera. To tego nie mogę powiedzieć. Pani Karolina jako nasza, nazwijmy to, sekretarka, chociaż ona jest inspektorką, prawda, oficjalnie, no więc przygotowuje te wszystkie dokumenty bardzo, bardzo dobrze. Mamy dostęp do internetu, do Xero bez problemu.
Tylko że jest coś takiego, że 3 lata temu były prośby radnych, żeby zrobić na przykład chodnik na Białoruskiej, znaczy mieszkańców, żeby zrobić chodnik na Białoruskiej i była moja prośba, dzwoniono również do przewodniczącego, do dzisiaj ten chodnik nie jest zrobiony w tym miejscu, prawda? Tutaj brakuje przejścia na wprost, przejazdu na końcu tej ulicy Kordiana i nie dało się ruszyć, bo nie ma środków, prawda? Czyli podstawową rzeczą jest brak kompetencji, brak możliwości finansowych rad dzielnic, a jeżeli już są, no to tak naprawdę jeżeli któryś radny ma większe możliwości, no to w jego okręgu coś się dzieje, a jeśli mniejsze, to w jego okręgu się nic nie dzieje. Widzi pan jakieś rozwiązania, jak te poszczególne problemy można by zredukować bądź wyeliminować, czy nie ma takich prostych rozwiązań? Nie ma prostych rozwiązań, ale są pewne przykłady, które można byłoby przemyśleć. Mianowicie zupełnie inaczej rozwiązana Warszawa. Tam jest taka ustawa warszawska, gdzie rady dzielnic w zasadzie są prawie że osobnymi gminami, czyli z kompetencjami gminy, wydają decyzje administracyjne, decydują o wielu sprawach, tam się coś załatwia. Natomiast Kraków jest tak podzielony na dzielnice i tak wymyślone jest to, że tu są tylko jednostki pomocnicze i te jednostki pomocnicze w ogóle się nie stosują do kodeksu postępowania administracyjnego i nic nie można tak naprawdę załatwić, no bo załatwia się według prawa administracyjnego. Można napisać pismo, ja do poprzedniej rady dzielnicy pisałem pismo i to pismo po prostu jest w aktach i tyle. Miałem pomysł i tyle. Nic się zmieniło. A co pan sądzi, w zeszłym miesiącu radny Prądnika Czerwonego Łukasz Wantuch był stanowiem też u państwa na radzie i proponował zapisanie się do Stowarzyszenia Radnych Dzielnicowych i on właśnie teraz propaguje wprowadzenie ustawy krakowskiej, która zmieniłaby mniej więcej u nas w mieście tak system prawny jak w Warszawie. Zapisał się pan do tego stowarzyszenia? Nie zapisałem się do stowarzyszenia. A dlaczego? Teraz pani powiem. Więc tak, po pierwsze ja się nie zapisuję do żadnych stowarzyszeń, dlatego że działałem w jednym stowarzyszeniu, byłem nawet prezesem i tak jestem rozczarowany do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, że na razie mam, można powiedzieć, taki wewnętrzny, osobisty uraz. A to jest tylko moje osobiste. Nie wiem dokładnie, bo akurat to było tak, że ja nie byłem na tej sesji do końca, bo prowadziłem zajęcia w Kielcach, musiałem wyjechać na ćwiczenia. Natomiast nie wiem do końca, czy to stowarzyszenie będzie chciało działać na takiej zasadzie organizacji społecznej, bo organizacje społeczne według właśnie KPA mogą działać przy postępowaniu administracyjnym, przy sądowo-administracyjnym i wtedy to ma sens, prawda, bo stowarzyszenie ma osobowość prawną. Także sam pomysł jest bardzo dobry. Natomiast według mnie to jest takie niedobre słowo, ale mam trochę wrażenie, że nie doszliśmy do społeczeństwa obywatelskiego, albo można dużo robić, ale Napoleon powiedział, że tylko 3 rzeczy brakuje, żeby osiągnął sukces. Pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy, nic więcej. Także jeżeli będą pieniądze w radach dzielnic i będzie kontrola społeczna, żeby były dobrze wydawane, no to wszystko okej. Okay. Natomiast jeżeli nie, no to będziemy tak sobie kombinować, że prawda, że stowarzyszenie może coś zrobić, albo może uda się coś zrobić zmieniając prawo. Nic się nie uda, jeżeli pieniędzy dawniej na drogi w naszej dzielnicy były 2 miliony, a teraz jest 500 000, prawda, na rok budżetowy, czyli mamy 4 razy mniej, a drogi są coraz gorsze. Czyli ten problem ze społeczeństwem obywatelskim ma pan dosyć krytyczny stosunek, jak sądzę. Osobiście. I on wynika tylko z jakiejś takiej inercji, marazmu. Nie, nie. On wynika przede wszystkim z tego. Czy z braku finansów na przykład, jakichś tam możliwości sprawczych? Mi się wydaje, że finanse to jest podstawa, prawda? Bo jeżeli mamy coś tworzyć, potem powinno być pewna taka hierarchia. Jeżeli na przykład, ja akurat jestem przewodniczącym Komisji Edukacji, jeżeli dyrektorka wie o tym, że i tak da się załatwić wszystko spokojnie, to ona się nie stara o to, żeby przypilnować swojej sprawy. Czyli na przykład, jeżeli jest przetarg i zostały pieniądze po wykonaniu, dajmy na to, toalety i chciałaby z tych pieniędzy oszczędzić, no to ona musi szybko te pieniądze zagospodarować. Owszem, najlepiej byłoby tak, jak proponował swego czasu ZEO, żeby po prostu te pieniądze były w dyspozycji ZEO. Nie ma problemu, ale wtedy nie ma żadnej kontroli społecznej. Więc myśmy się na to nie zgodzili, są w naszej gestii, prawda? I żeby to mogło przejść, no to musi najpierw być przyjęte jako projekt uchwały Komisji Edukacji, a potem jako projekt uchwały i uchwała na sesji. I teraz, kiedy pani dyrektor po prostu tylko to wyśle faksem albo wyśle pocztą, to spokojnie minie akurat jeden termin, bo minie, prawda, komisja i rada, no w związku z tym przyjdzie na drugą, prawda, i dopiero jest miesiąc w plecy. Niby wszystko w porządku, ale gdyby nie to, że w Krakowie ciągle brakuje pieniędzy. Czyli jak my się nie wyrobimy, dajmy na to do końca sierpnia z czymś, teoretycznie, no to nie ma szans, żeby te pieniądze zostały zrealizowane na to oszklenie, doszklenie czy wymianę okien, tylko wrócą do budżetu.
tak jak było w tamtym roku, że dużo pieniędzy straciliśmy, teoretycznie oczywiście, bo te pieniądze nie są na koncie Rady Dzielnicy. Rada Dzielnica nie ma swojego konta, prawda? Mhm. Także te pieniądze nie są fizycznie stracone, ale są praktycznie stracone, bo są tak źle rozdysponowane. Zbyt późno, zbyt pochopnie często. Zatem, a zdanie... mhm. Znaczy, jeszcze jest jeden taki wielki problem, że Rada Dzielnicy nic nie może. Wszystko, co może, to działa przez jednostki miejskie, czyli przez ZIS, to jest związane z infrastrukturą sportową, przez ZEO, infrastrukturą oświatową, przez ZIKIT, infrastrukturą drogową. Czyli ta jednostka ogłasza, bo tak jest prawo, prawda? Zapytanie ofertowe. I teraz wygrywa zawsze najtańsza oferta. I najczęściej to są... Żeby doszło do tego, to najpierw któraś z tych jednostek musi oszacować, nazwijmy to, zrobić jakiś tam projekt, przedmiar i tak dalej. I dajmy na to, jest chodnik na Białoruskiej. I ZIKIT wyceniło to na 250 tysięcy. Zostaje robione za 100 tysięcy, czy tam za 85. I teraz mamy 180 tysięcy do szybkiej zmiany. I na przykład nie może być, bo jest jeszcze jakiś podział na inwestycje i na remonty. I nie może to iść ogólnie na przykład na remont drogi. Nie, bo musi to być na inwestycje, więc musi być to coś, co wymaga projektu. I taka biurokracja powoduje to, że zamiast zrobić, dajmy na to, kilometr, my robimy tylko 300 albo 400 metrów. Bo taka jest po prostu procedura, wymaga to takiego przełożenia. Wiele firm nie przystąpi do jakiegoś przetargu, żeby zrobić taniej, ponieważ wymaga to jakiejś takiej dokumentacji, na przykład jak teraz jest wykonanie, to się nazywa nie zagospodarowania, ale koncepcji Parku Duchackiego. Zresztą w ogóle mój temat Parkiem Duchackim, to ja w ogóle wolę się nie wypowiadać, bo tutaj już były właściciel się do mnie nie odzywa, nie widzi mnie na ulicy i tak dalej, bo ja nie rozumiałem, dlaczego niektóre rzeczy zostały tak, a nie nasze ułożone. I ja dzwonię do pani z ZIKIT-u i pytam się, proszę panią, dlaczego koncepcja jest wyceniona na 60 tysięcy, a projekt jest na 150? Kiedy były robione przez półtora roku czy rok tak zwane praktyki studenckie, jest mnóstwo koncepcji studenckich, które można byłoby pod odpowiednim okiem przerobić i skonstruować tak, żeby w miarę na przykład współpraca, gdyby powstała między Akademią Rolniczą czy tam Uniwersytetem Rolniczym, a właśnie ZIKIT-em, jak to się mówi, byłoby to bardzo po kosztach albo znacznie taniej w ramach jakichś tam praktyk, następnych praktyk czy możliwości dostosowania się, tak jak istnieje taki klaster wodny między AGH a wodociągami krakowskimi. Tam współpraca jest. Oczywiście, że wszystko kosztuje, ale nie musiałoby kosztować 60 tysięcy i 150 tysięcy, jak oszacował. To dlaczego tutaj nie ma na to zgody? Zaraz panu odpowiem na to. I pytam się, proszę panią, dlaczego to kosztowało, daje pani szacunek 60 tysięcy, a na projekt 150 tysięcy? Kiedy 210 tysięcy chce pani, żeby Rada Dzielnicy przeznaczyła, czy w ogóle miasto, a z tego nie będzie, tak jak mówiłem na sesji, nie będzie ani pół alejki, ani pół ławki, ani pół porządku, prawda? Ani wyciętego drzewa, które tam jest walone. Bo takie są procedury. Bo jakoś to trzeba było wycenić. Tak mi pani odpowiedziała. Także po prostu ja nie rozumiem niektórych mechanizmów. Dlaczego to musi być tak drogo? Dlaczego to musi być tak postawione na głowie? Byłem u dyrektora tutaj tego oddziału Zatorem 22 i mówię, panie dyrektorze, tam część prac zostało wykonanych bez wymaganego czy potrzebnego pozwolenia na budowę. Zostało to bardzo ładnie wyczyszczone, tam udrożniony został kanał, obudowany, otemprowany i tak dalej. Czy można byłoby coś jeszcze zrobić? On mówi, no ja myślę, że można byłoby zrobić w ogóle generalnie sprawdzenie, które drzewa, taką inwentaryzację, które drzewa są do pozostawienia, które są do wycięcia. No i minęły 4 tygodnie, nie widzę informacji, żeby to zostało zrobione. Dzisiaj pytam, dyrektor jest na urlopie, będzie za 2 tygodnie. Póki nie wróci dyrektor, nikt nic nie wie. No i tak jest po prostu, tak jest działanie miasta, że tak naprawdę się, albo się nic nie da, a jak się da, to z takim trudem i oporem, to trochę ręce opadają. Te mechanizmy, o których pan mówi, i te procedury, to jest to coś, co najbardziej krępuje państwa pracę? To znaczy, to jest tak. Wszystko wymaga działań urzędów, urzędników miejskich. I teraz to jest tak, że część rzeczy można z urzędnikami się dogadać, prawda? Bo jest robiona jakaś droga i żeby szybko było liczone pieniądze, ile są wydawane, żeby o te parę metrów można było więcej zrobić. I na tym polu dobrze to funkcjonuje. Można było się dogadać. Do tej pory tutaj koordynowała to sprawę pani Ewa Turek i z nią było super. I myślę, że
ten jej następca również. Ale kiedy on mi mówi, proszę pana, dzwonił dzisiaj do mnie radny i mówił o innej ulicy niż pan mówi. A on jest przewodniczącym Komisji Infrastruktury, prawda? A mówił o ulicy, przez którą przejeżdża. A ja mówię o ulicy, o której jest, można powiedzieć, zapomniana. O której jest no, ruina, to w zasadzie nie są dziury, tylko leje. A on mówi, no tak, ale widzi pan, no, środki idą na to. No i to jest tak. Także ja nie potrafię dać prostych, jestem pierwszą kadencję, prawda, radnym, nie potrafię dać prostych odpowiedzi. Natomiast widzę taką trudność, można powiedzieć, u podstaw, że cokolwiek by się powiedziało, to nie, bo to musi ZIKIT, ZEO, ZIS oszacować. I teraz jest boisko szkolne i proponuję tutaj ZIS zrobić za 250 tysięcy. Nie jesteśmy w stanie zrobić żadnego boiska w takim razie, prawda? A jakby to było zrobione na takiej zasadzie, że znaleźć taką możliwość, że nie wiem, że są jakieś środki unijne, albo że oprócz tego na przykład wykonawca chce się zareklamować, albo ktoś, kto... No nie ma takiego czegoś. Nie istnieje... W zasadzie to jest tak naprawdę... No, tylko i wyłącznie według procedury. Procedura jest taka, jaka jest i nic się nie da ruszyć. Powiedział pan przed chwileczką, że jest pan pierwszą kadencję radnym i czy ten stan rzeczywisty, który pan zastał, jakoś mocno rozmija się z pańskimi oczekiwaniami tak. co do pracy? Bardzo, bo najbardziej. To znaczy na polach to jest zbyt daleko. Ja po prostu w takich szczegółach. Ja sobie wyobrażałem tak, że radny będzie miał swoje dyżury, że będą zainteresowani mieszkańcy. Ale mają? Nie mają, tylko zarząd. Ale muszą ma. Mieć. Nie wiem. Z tego, co ja słyszałem, to radni nie muszą mieć. Znaczy nie ma powodu, żeby radni, bo i tak by nikt nie przyszedł, prawda? To pojawia się kolejne pytanie o zainteresowanie ludzi pracą rady, tak? Czy myśmy mieli to, że jest niskie, tak? Mało. Bardzo. Nie, to świadczyło o tym frekwencja na wyborach, która się wahała między 10 a 15%. Raczej między 10 a 12%. Proszę pana, no oczywiście, że jest małe zainteresowanie, dlatego że generalnie rzecz biorąc ludzie nie chodzą na wybory. A jak już pójdą na wybory, to głosują na partię, bo tak są skonstruowane wybory, nazwijmy tak kolokwialnie, prawda? Że głosuje się na partię, czy to w mieście, czy do Sejmu. I teraz jeżeli... Myśmy mieli to szczęście, że w tym roku były przesunięte te wybory do rad dzielnic. I tylko dlatego jesteśmy taką grupą niezależnych radnych, którzy nie są związani z żadnymi partiami. Bo w tamtej kadencji no to wygrała jedna partia, no i ona obsadziła w zasadzie zarząd Rady Dzielnicy. I ci, którzy nie należeli do tej partii, to najczęściej nie byli radnymi, ale jak już byli, to w głębokiej pozycji. Czyli partie polityczne mają duży wpływ na funkcjonowanie dzielnic w Krakowie? Mają duże, ale w tej kadencji troszkę mniejsze. Przypadkowo dlatego, że a możemy wybory... w ogóle tak uogólnić na wszystkie rady, czy w poszczególnych tak. radach państwowych? Tak, ponieważ ludzie są prawie w ogóle nieznani i głosuje się na znaczek przy nazwisku, czyli po prostu określenie, czy to jest taka partia, czy inna. Jeśli ktoś jest sympatykiem jakiejś partii w wyborach do Sejmu, to potem się przekłada w wyborach do rad dzielnic, do rad miast i gmin i potem głosuje tak samo na radę dzielnicy. W tym roku było to rozdzielone, znaczy w tej kadencji było to rozdzielone i ludzie w ogóle nie poszli, a ci co poszli, no to głosowali już na kogoś, kto jakoś się tam zaprezentował. No ja zostałem radnym dlatego, że mi się wydaje, że no, lepiej się zaprezentowałem niż moi kontrkandydaci czy kontrkandydatki, byłyby trzy panie. No może też miałem trochę szczęście, że akurat w tym czasie byłem jakoś bardziej rozpoznawalny na terenie osiedla, nazwijmy to. No i po tych blokach, jak chodziłem, to trochę osób znałem, trochę o mnie wiedzieli albo przekazywali sobie wiadomości. Stąd te ponad 130 osób na mnie głosowało, co było jednym z najlepszych wyników w Radzie Dzielnicy, ale tutaj są radni, na których głosowało po 40 parę osób i też to był najlepszy wynik w okręgu ich. Także tak to wygląda. Nie wiem, nie za bardzo widzę taką szansę, żeby rady dzielnic się zmieniły w podejściu. Na przykład nasza rada dzielnicy robi te festyny na poszczególnych osiedlach, ale w ogóle ludzie nie wiedzą o tym, że to są środki ze strony rady dzielnic. Nawet na przykład dyrektorka, która robi w danej szkole, nie zaprasza radnych. A jak zaprasza, to niespecjalnie ci radni przychodzą albo są w stanie się zaprezentować czy coś takiego. Także... Po której stronie w większym stopniu leżą błędy w takim razie?
Znaczy, gdybym ja był 20-letnio, bo są tacy radni z 20-letnim stażem, to może coś bym więcej na ten temat powiedział. Ja to bardziej opisuję rzeczywistość, niż jestem w stanie ją jakoś tak ocenić głębiej. Bo pan pyta tak, na takim spektrum trochę szerszym. Ja to po prostu widzę, jak to jest na Malborskiej na przykład, jak było ostatnio u nas festyn, no to dyrektorka powiedziała ustnie, ale nawet nie przyszło zaproszenie od niej, prawda, na ten festyn. W ogóle nie mamy takiego festynu ogólnodzielnicowego, prawda, bo tak naprawdę co łączy Piaski, Kurdwanów i Wolę Duchacką? Według mnie nic. Dalsze rozdrobnienie nie ma sensu, prawda? Ale naprawdę, ja nawet dokładnie nie wiem, bo tu jeszcze Piaski są podzielone na stare i nowe, prawda? Ja nawet dokładnie nie wiem, jak na przykład jest mówione, w której części Piasków starych nie ma kanalizacji. No bo ja sobie wyobrażam tak mniej więcej, ale nie ma takiego zwyczaju, żebyśmy jechali i sprawdzali tutaj. I wiem, że tam jest jakaś inwestycja i to od lat się męczą z tym. I wiem, że to jest na Piaskach i to wszystko, co ja o Piaskach tak naprawdę wiem. Wiem, że tam jest przejazd na Swoszowice, prawda, bo jechałem sobie kiedyś, ale no, ci ludzie są sympatyczni i mili, ale mnie z nimi nic nie łączy. Natomiast łączy mnie rzeczywiście z moją parafią, prawda, z moją okolicą i no tutaj chciałbym jakoś tak zaistnieć czy pomóc ludziom, ale żeby to było możliwe, no to musiało być jakieś takie poczucie, że ludziom też na czym zależy. A ja nie wiem, czy miałem może... A ludziom nie zależy? Nie zależy. To jest ich własne podwórko. Państwo tak, się zajmujecie, tak naprawdę gospodarujecie, jesteście Państwo gospodarzami podwórka. Więc... Tak, ale tak jak Panu mówiłem o tej jednej ulicy, prawda? Żeby coś zrobić sensownego w niej, to 5 lat temu trzeba było się zgodzić, aby instalację gazową puścić przez tak zwane ogródki, czyli po prostu zaraz za granicą posesji. No nie zgodzili się mieszkańcy w dwóch albo w trzech miejscach, w związku z tym nadal ulica jest niezrobiona, bo bez tej przemiany infrastruktury to się nic nie da zrobić ponoć. No i się nic nie da zrobić. Ja na przykład pamiętam, że w tamtej kadencji pisałem bardzo dużo maili. Chodziło o ulicę Estońską w zasadzie, bo to jest tak powieszane troszkę, że część się nazywa Estońską, część niby Mochnackiego, że tam po prostu jest taki lej, w którym stoi woda. No i mówię, że to trzeba zmienić. Na to dostałem maila z tamtej Rady Dzielnicy, że to wymaga olbrzymich nakładów, zrobienia projektu, zrobienia właśnie tej całej infrastruktury odwodnieniowej i na to nie ma środków i minęły 3 lata i już nic nie zostało zrobione. A tamtym razem ja pisałem przez 4 lata tamtej kadencji, czyli jak pamiętam, to od 10 lat jest jak było, a nawet można powiedzieć, że jest regres, ponieważ teraz po tych silniejszych deszczach wypłukało pobocze na jezdnię i się zrobiło niebezpiecznie. Być może w tym miejscu może być jakiś uskok. No i tak jest, jak jest. Jest zeszyt do interwencji, gdzie można sobie zapisywać różne rzeczy. Niektóre są realizowane, niektóre nie. Potem jeszcze mamy tutaj jeden taki minus. Ja uważam, że to jest właśnie, ja dopiero teraz do mnie doszło, że tutaj są spółdzielnie mieszkaniowe. Jeżeli coś jest drogą spółdzielczą, to po pierwsze Rada Dzielnicy nic nie może zrobić, no bo to nie jest teren gminny, nie mamy takich możliwości, a po drugie nic nie można zrobić, ponieważ spółdzielnia robi co chce, prawda? Na przykład tutaj na ulicy Trybuny Ludów zrobiła na chodniku parking i ja interweniowałem przez Straż Miejską, no ale to jest teren prywatny, no bo to spółdzielczy i mieszkańcy nie mogą chodzić po jednej stronie chodnika, muszą przejść na drugą stronę, ponieważ tam stoją po tej pierwszej auta i koniec. Kilkukrotnie już pan powiedział, że rady nic nie mogą, że rada nic nie może. Tak, trochę wobec, to się... wobec tego nie wiem, pomogłoby coś takie zjawisko, jakby rady dzielnicy zdobyły osobną, odrębną osobowość prawną? Tak. Ponieważ wtedy zadziałałoby po prostu konieczność podejmowania decyzji. Bo uchwały są tylko i wyłącznie takie, że która z jednostek przygotowuje na przykład, dajmy na to, umowę o antenę na dachu. I Rada Dzielnicy tylko i wyłącznie wydaje opinię. Owszem, teraz się troszkę zmieniło, że niby bez tej opinii nie może być ta antena postawiona. Ale przez ostatnie 15 lat mogły być. Także teraz się zmieniło i teraz zaczęli wprowadzać badania i tak dalej. Ale tutaj jest taka można powiedzieć, no przykra, nie przykra, no taka rzeczywistość, że najbardziej boli to, co się dzieje na starych osiedlach, gdzie między domkami powstają bloki. Owszem, jest prawo, że trzeba nawiązać jakoś do istniejącej infrastruktury, ale jakimś sposobem nie nawiązuje się, albo tak bardzo niewyraźnie,
Tak jak jest na Mochnackiego, na Zmartwychwstania, powstały domy olbrzymie, powstają. Poniżej również, na Skowroniej, i powstają bloki między domami albo naprzeciwko domów. I tak się dzieje w całym Krakowie. I ja mam już takie zdanie, że tak jak obecnie dla tego prezydenta był jest dewastowany architektonicznie Kraków, tak jeszcze nigdy nie był. Właśnie na tych dzielnicach trochę, można powiedzieć, bardziej bocznych, no to jest tragedia. Po prostu ludzie protestują, niektórzy mniej, niektórzy bardziej, coś im wychodzi, no ale generalnie rzecz biorąc, na 90 chyba procent, bo my opiniujemy te planowane WZ-ki, no to na 90% naszych sprzeciwów są uchylane. Jest taka fikcja prawna, że na sprzeciw powoduje, że Wydział Architektury jest obowiązany do zorganizowania spotkania między inwestorem a przedstawicielem Rady Dzielnicy. Przychodzi się, w większości ci inwestorzy w ogóle nie przychodzą, powiedzą, że to nie ma sensu. Radny ma do protokołu zapisane zdanie, wpisuje zdanie, że Rada Dzielnicy podtrzymuje swój przeciw, bo jest za mało miejsc parkingowych, bo budynek wydaje się za wysoki, bo przesłania jakiś widok, bo nie ma rozwiązania infrastruktury drogowej. Po czym WZ-ka zostaje wydana, ponieważ nie ma przepisu prawa, który by zabraniał. No i koniec. I tak się bawimy w to, że Rada Dzielnicy może dużo, tylko i wyłącznie na papierze. Ale nie kształtuje rzeczywistości. I myślę, że gdybym miał osobowość prawną, to by de facto się sprowadzało to do tego, że nie można byłoby bez zgody Rady Dzielnicy wykonać jakieś czynności. Na przykład uzyskać właśnie WZ-ki, czy potem pozwolenie na budowę, bez spełnienia pewnych warunków. Natomiast teraz to wszystko jest uzgadniane z IKIT-em. Natomiast jest jeszcze jeden obszar, olbrzymi. Mianowicie jest obszar przyrody, że inwestorzy mają inwestycje i wycinają drzewa, i Rada Dzielnicy w ogóle nie jest informowana o tym. Tak samo jak mają zgodę na zamknięcie ulicy albo na wjazd wielkiego sprzętu, ciężkiego sprzętu. Po prostu Rada Dzielnicy dowiaduje się, bo widzi to, co się dzieje, i tyle, albo nie. Natomiast tak naprawdę no, kompetencje Rady Dzielnicy są bardzo, bardzo mizerne. Dobrze? A jak w pańskiej opinii przebiega współpraca między pana radą a radą miasta? W zasadzie nie ma żadnej współpracy. Radnych to ja nie jestem pewien, którzy są, którzy nie. Troszeczkę przed wyborami się pokazali tutaj. Potem niektórzy jeszcze się przez jakiś czas nie zniechęcili, mieli tutaj dyżury, ale też mieszkańcy tutaj nie przychodzili. No nie ma żadnej współpracy. Ja zadzwoniłem, pamiętam, przed zakupem przez no, jak to się mówi, przez miasto, przez gminę, a kierował to pan przewodniczący Kośmider, zadzwoniłem do niego, przedstawiłem mu się, mówię, panie przewodniczący, pan sobie zdaje sprawę, że Park Duchacki to jest również z drugiej strony ulicy i tylko część działek jest wykupionych pod park, a druga część zalesiona, czy zadrzewiona, nie wchodzi w skład parku. Na to pan Kośmider mówi, to pan chyba nie wie, o czym pan mówi, ponieważ część została kupiona za gotówkę, a część jest na wymianę. Mówię, tak, ale to jest to wszystko po jednej stronie ulicy, a po drugiej co? Z tego wynika, że, a to jest na terenie tego okręgu 12, z którego startuję, naprzeciwko którego mieszkam, więc dokładnie znam ten teren. Z tego wynika, że pan przewodniczący Kośmider nawet nie chciał, nie raczył zobaczyć, jak wygląda teren w miejscu, nie raczył sprawdzić, kto jest radnym z tego okręgu, po prostu tak został przedstawiony projekt i tak zostało zakupione, że z jednej strony idąc estońską jest Park Duchacki, z drugiej strony są drzewa, już nie jest Park Duchacki. Czyli rozumiem, że współpraca na przykład między pana radą a Urzędem Miasta Krakowa... Ale urząd, a rada to jest co innego. Tak, tak dlatego pytam teraz o urząd. Jeżeli chodzi o urząd, to nie wygląda jest inaczej? Czy? Tak, o urząd wygląda inaczej, ponieważ tak naprawdę... Znaczy, ciężko w Krakowie mówić o urzędzie, bo są urząd i jednostki miejskie, prawda? Nazwijmy to ogólnie Urzędem Miasta, prawda? Wydaje mi się, że na przykład współpraca na niektórych polach z IKIT-em jest bardzo dobra, na niektórych jest słabsza. Ale na przykład z ZEO jest bardzo słaba. Bo przez tamtą kadencję nawet nie było, dopiero ja to wymogłem, że są zaproszenia radnych na otwarcie przetargów, czy raczej tych ofert przetargowych, bo wcześniej nawet Rada Dzielnicy nie była informowana, jak wygląda ta procedura, jakie firmy startują, tylko i wyłącznie były odbiory, prawda? Teraz doszło oprócz odbiorów te zapytania ofertowe, również jeździmy na Fatimską. Chociaż uważam, że to jest bez sensu, ponieważ tak naprawdę te placówki są tutaj i przetarg powinien być otwarty na terenie dzielnicy. Ale nie ma takiej możliwości, bo nie mam osobowości prawnej. Także na 8 rano jedzie jakiś radny na
Fatimską do Huty i spóźni się 5 minut. Okazało się, że po przetargu wszystko, wszyscy już się spakowali i wyjechali w teren. Tyle. Nie wiemy, czy ten przetarg był uczciwie przeprowadzony, czy nie. Nie mieliśmy tego takiej możliwości. Czyli można założyć, też z poprzednich pana wypowiedzi wynika, że miasto lepiej współpracuje z różnymi podmiotami prywatnymi niż ze swoimi jednostkami pomocniczymi, jakimi są dzielnice. Ja nie wiem, jak współpracuje z prywatnymi. No, ale mówił pan, że spółdzielni, inwestorzy, że to dostają znaczy łatwiej wuzetki, różne zezwolenia. Inwestorzy dostają bez problemu. Jeżeli tylko nie ma sprzeciwu jakby wyraźnie przepisu prawnego. Ja się pytałem pani dyrektor, po co my jesteśmy w ogóle, po co taka fikcja, nie? Że dajemy sprzeciw, a to jest w ogóle nierespektowane. No to nam powiedzieli, że to w zasadzie miałoby sens, tylko wtedy jakbyśmy uargumentowali odpowiednio, że jest łamany przepis prawa przy wydawaniu zezwolenia. Jeśli tego nie uargumentujemy, a nie przyjdzie inwestor i nie przejmie się tym, co jest mówione, bo po zorganizowaniu tego spotkania nie ma żadnych skutków dalszych, prawda? No to na tym się kończy. Póki nie mamy możliwości rzeczywiście takiej współpracy na zasadzie, że ktoś inwestuje i musi się liczyć z głosem mieszkańców albo przedstawicielem głosu mieszkańców, to tak naprawdę no, to jest śmierć na sali. Brak możliwości wstrzymania czegokolwiek w sposób taki, można powiedzieć, naturalny, bo ja nie mówię, że nie wiem, radni się przykują do drzew, prawda, żeby ich nie wycinać. No okej, okay, ale to nie jest działanie, prawda, nie na tym polega działanie radnych. To mogą być ekolodzy i tak dalej, ale te drzewa będą wycięte, ponieważ Rada Dzielnicy nawet nie będzie poinformowana o wniosku inwestora. Toż wracając do funkcjonowania bezpośrednio pańskiej rady, jak pan ocenia funkcjonowanie komisji w ramach rady? Więc tak, komisje, no to zależy która. No może zacznijmy od tej, której pan przewodniczy. Więc tak, komisja edukacji, ja już miałem kiedyś taką na końcu języka pomysł, żeby zmienić jej nazwę z komisji edukacji na komisję rozdzielenia funduszy na remont placówek oświatowych. Bo tak naprawdę oprócz tego, no niczym się nie zajmuje. Niczym nie może się zajmować. Owszem, jeszcze. Ale nazwa trudniejsza do zapytania. No tak, bo co innego chciałem powiedzieć, bo słowo edukacja coś oznacza w języku polskim, w kulturze języka, czy w historii literatury, prawda? Ale jeżeli Komisja Edukacji nie zajmuje się edukacją, no bo nie może de facto. No troszeczkę się teraz zmieniło, bo wprowadziliśmy takie dane targi edukacyjne, ale nie cieszą się wielkim zainteresowaniem mieszkańców. Ale no bo taka jest prawda, że chodzimy też na konkursy na dyrektorów szkół, przedszkoli, gimnazjów. Ale jeśli tak, to ja sobie tak to wyobrażałem, że idzie ktoś z komisji, albo idzie zawsze przewodniczący i jeszcze jeden radny. To okazało się, to jest niemożliwe. Musi iść zawsze tylko jeden przedstawiciel, bo tam jest to rozpisane, że z Wydziału Edukacji ktoś idzie, ktoś z Rady Dzielnicy i wtedy to już jest dwóch według tej czy trzech. I już nie może iść więcej. Natomiast jeżeli tak naprawdę dyrektorzy w ogóle się nie przejmują głosem radnych, ba, nasz przewodniczący na komisje konkursowe zaprasza, wysyła radnych de facto spoza Komisji Edukacji, no to jest taka fikcja troszeczkę. Czy na te przetargi tak samo, przynajmniej mi się zdarza, że ktoś z Komisji Edukacji nie idzie na przetarg, nie jest zaproszony, a ktoś spoza komisji idzie i tak to jest. A inne komisje? Ja na początku Rady Dzielnicy byłem jeszcze w innych komisjach. Byłem w Komisji Sportu. Byłem taki bardzo ambitny. Byłem w Komisji Kultury. Byłem ambitny, bo wydawało mi się, że na każdym tym obszarze znajdę swoje zainteresowania. No ale widziałem, że to tak nie jest. Jeżeli ja chodzę do biblioteki i spotykam panią bibliotekarkę, mówi, czy jest jakaś szansa, że panią kierownik biblioteki filii Podgórskiej Biblioteki Publicznej, czy jest jakaś szansa, żeby przekazać nam pieniądze na podstawowe rzeczy? No ja mówię nie, ponieważ wiem o tym, że budżet jest rozdysponowany i nie ma żadnych pieniędzy. A jakie są podstawowe rzeczy? No podstawowe rzeczy, ona to oprócz nowości, bo to jest podstawa, prawda? Oprócz nowości, no to oni potrzebowali takie rzeczy jak na przykład papier do ksero, jak ktoś tam sobie chce z internetu coś wdrukować, potem jakąś folię do książek nowo zakupionych. No ale najważniejsza, podstawowa rzecz, no to oczywiście są nowości i tych nowości jest bardzo mało. A oprócz tego idzie, prawda, przewidział Zikit, tak jak mówiłem, 60 tysięcy na
na koncepcję zagospodarowania Parku Duchackiego, gdzie tych koncepcji jest około 30, ale nie spełniają norm prawnych, które muszą być według przetargu. I to, co robili studenci przez rok czasu, według mnie na razie jest niewykorzystane, nie wiadomo, czy będzie. A jak ocenia pan, już abstrahując od kwestii stricte takich personalnych, żeby, broń Boże, pan nie wymieniał nazwisk i tak dalej, tylko bardziej ogólnie odpowiedzi, jak pan ocenia pracę radnych, swoich kolegów w Radzie, pan ocenia zaangażowanie? Proszę wymienić nazwisko. Nie, to znaczy, ja uważam, że tak. Że bardzo mi się podobało na innym polu oczywiście, swego czasu zdanie matki Teresy, która widząc olbrzymią krytykę powiedziała: słuchaj, jak chcesz, żeby się coś zmieniło w kościele, zacznij od siebie, prawda? Tak samo, jeżeli ja nie mogę oceniać innych, jeżeli ja bym siebie oceniał pozytywnie, czy jakoś tak na zasadzie, że moje zaangażowanie byłoby wielkie, bo nie jest wielkie. Bo ja jestem zniechęcony bardzo tym, że niespecjalnie tutaj cokolwiek ode mnie zależy. Bo o wszystkim decyduje zarząd, a tak naprawdę o wszystkim decyduje przewodniczący. I to nie specyfika naszej Rady Dzielnicy, tylko konstrukcji prawnej, bo przewodniczący jest jakby funkcjonariuszem publicznym, ma swoją pensję. Nasza dieta już po tym, że mamy tą funkcję przewodniczącego, wszyscy tych przewodniczących jest was 8, plus mamy tą delegację, no to jest 5-krotnie mniejsze od niego, prawda? Także no, z tego wynika, no to jest kwestia niewięcające, prawda? Bo ja nie mówię, że jesteśmy tutaj dla pieniędzy, ale jeżeli tak naprawdę traktuje się to tak na takiej zasadzie, że macie te parę stówek i siedzicie cicho, to tak troszeczkę się do tego sprowadza. Czyli przewodniczący zarządza radą twardą ręką? W pana opinii? Zbyt twardą? Tak. Tak, bo na przykład jeżeli jest jakieś spotkanie gdzieś i jest na przykład napisane do przewodniczącego lub delegata, to przewodniczący idzie, nikt delegata nie posyła. Także to mi wystarczy, żeby tak pokazać, że zajmuje się wszystkim, nie dając możliwości innym. Zna pan jakichś radnych u siebie w Radzie, którzy faktycznie w ogóle nie mają dyżurów, w ogóle ich nie pełnią i tak dalej? To znaczy, dyżur ma tylko wyłącznie zarząd. Nikt nie ma dyżurów w ogóle. A pan ma? Nie, nie jestem w zarządzie, więc nie mam. Gdybym nagle powiedział, że będę miał dyżur wtedy i wtedy i prosiłbym o opublikowanie na przykład tego w kurierze, no byłoby to takie dziwne i niespotykane. Mhm. Może ty w innych miejscach zdarza się, że czasami radni niebywający w zarządzie ustalają sobie dyżury w innych miejscach, poza radą dzielnicy, na przykład w zaprzyjaźnionych szkołach albo czymś takim. U nas to nie byłoby możliwe. Czy radni w ogóle mieliby taką chęć ci spoza zarządu? Myślę, że nie. Bo mieszkańcy nie mają chęci przychodzenia, tak? Przede wszystkim tak. Ale nie tylko. To, wydaje mi się, że tak, że większość radnych nie ma zaprzyjaźnionych szkół. Jakieś miałem, taką już nie mam, więc akurat to jestem wyjątkiem. Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby tak naprawdę. A jeżeli jest, to bardzo fajnie, że jest. Znaczy, że rzeczywiście, że w tej Radzie, na tym osiedlu, ta szkoła funkcjonuje nie tylko jako szkoła, ale jako miejsce, gdzie można coś, no nazwijmy to, załatwić w tym znaczeniu, że się można spotkać z radnym i ustalić jakieś kwestie. A może mieszkańcy są na tyle zadowoleni i tak syci, że nie czują potrzeby się z państwem spotkać i jakichś pretensji wyartykułować? Przede wszystkim nawet nie wiedzą, że są rady dzielnic. To jest jedyny podstawa. Jakby zrobić ankietę, czy pan wie... Ja się dowiedziałem 2 lata przed sesją, gdzie w ogóle ma siedzibę Rada Dzielnicy. Wcześniej wiedziałem, jaki jest mail i pisałem maila. To było to. Natomiast pierwszy raz odwiedziłem panią przewodniczącą, bo u nas w tamtym roku była pani przewodnicząca, teraz jest pan przewodniczący, to odwiedziłem ją dosłownie może 8 miesięcy, bo akurat prowadziłem wtedy szkołę i miałem takie sprawy właśnie związane ze szkołą. No to może rok przed kadencją byłem pierwszy raz w siedzibie. Drugi raz byłem, jak składałem dokumenty do startu w wyborach. Tak. Ale na dyżur przewodniczącego wiem, że są kolejki. Wiem, że na dyżur przewodniczącego są kolejki, także mieszkańcy na pewno coś tam sobie załatwiają. Ale irytuje mnie na przykład coś takiego, że dyrektorka, jeżeli ktoś chce wiedzieć, no to dzwoni do przewodniczącego. No bo on jest, prawda, bardzo często ma swoje dyżury i oprócz tego często bywa. Jak chce to załatwić, no to załatwia przez przewodniczącego i nawet jest często tak, że jakieś sprawy, które zwykle są w kompetencji Komisji Edukacji, są załatwiane w ten sposób, że nie dlatego, że nie chce
dyrektorka ze mną, tylko to szybko idzie, prawda? Zadzwonić do przewodniczącego, wysłać list, wtedy zarząd przygotowuje projekt i ten sam projekt, który normalnie by zrobiła komisja, robi zarząd i wtedy to idzie na sesję jako projekt zarządu. I tak naprawdę czasami myślę, że komisja edukacji to jest tylko tak, czy inne komisje tylko tak są, bo muszą być, a gdyby ich nie było, to przez zarząd by się załatwiło szybciej i lepiej. Co się aktualnie dzieje takiego najważniejszego w pańskiej dzielnicy? Jakie zadania są podejmowane teraz, takie pilne? To znaczy pilne to nie jest. Tak. Ale takie na przykład, najbardziej istotne. Najbardziej takie spektakularne to jest to co mówiłem, że powstaje ten Park Duchacki. I był nawet projekt rozbudowania, rozszerzenia czy ustalenia kod finansowania do naprawdę 2040 roku czy 2035. No to było takie ewidentne. Prawda? Po raz pierwszy, odkąd jestem w Radzie Dzielnicy, udało się przełamać opór radnych i pierwszy raz szkoła dostała bez dyskusji niemalże pozwolenie na antenę telefonii komórkowej, bo do tej pory większość radnych uważała, że to bardzo szkodzi i tak dalej i w związku z tym nie dawano. Natomiast ta szkoła była, to akurat szkoła specjalna, część po prostu gospodaruje w części szkoły podstawowej 55 i przeprowadzili badania, czy zakupili takie badania i to przekonało Rady Dzielnicy, że dała zezwolenie. Po iluś tam, można powiedzieć, negatywnych opiniach Rady Dzielnicy. Teraz jest pozytywna opinia. To jest taka duża zmiana. Natomiast tak naprawdę Rada Dzielnicy nie pracuje w ten sposób, żeby robiła coś takiego ekstra, tak typu ten Park Duchacki. Po prostu jest tak zwany cykl, prawda? Czyli najpierw, tak jak na naszym przykładzie, ale inne komisje problemowe bardzo podobnie. Mianowicie najpierw jest tak zwany objazd, czyli dajmy na to, jest to wiosna 2013. I na tym objeździe spotykamy się ze wszystkimi dyrektorami szkół na miejscu i razem z przedstawicielem właśnie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i jest sporządzany protokół najważniejszych potrzeb. Mniej więcej takich potrzeb jest pozycji, no dajmy na to od 5 do 10 na kwotę od miliona do 3 milionów. Takie są potrzeby remontowe szkół w każdej pojedynczej szkoły. Na każdą szkołę jesteśmy w stanie przekazać 40-50 tysięcy. Czyli czuje Pan teraz różnicę, ile to jest razy mniej. Po czym jest jeszcze raz spotkanie z dyrektorami, już teraz jakby wspólne. Ja rozdaję wtedy te fragmenty z każdej szkoły potrzeb remontowych. Dyrekcja się wypowiada, które z tych 10, 12, dwie najważniejsze rzeczy. Po czym to idzie, wraca jakby w formie uchwały taka lista rankingowa do ZEO, jeżeli to nie jest placówka samobilansująca, albo tylko do Urzędu Miasta, do Wydziału Edukacji, jeżeli to samobilansująca. I tam są robione szacunki. Każdy z tych pozycji, dajmy na dwóch, trzech, czterech, no bo tych 10 to nie ma sensu. I potem jak już mamy te przedmiary, to ja i tak dzwonię do każdej dyrektorki, czy czasem się nie chwyci za głowę, prawda? Bo na przykład w przedszkolu 51 w tamtym roku napisała zakup do kuchni okapów. I ZEO wyceniło to na około 20 tysięcy. Więc ona się chwyciła za głowę i powiedziała, jak to jest możliwe, 20 tysięcy wystarczy 12. No i ja wpisałem do, razem z komisją, uchwaliliśmy, dzwoniąc, prawda, ustaliliśmy, że będzie 12 tysięcy na te okapy. I proszę sobie wyobrazić, że teraz po przetargu okazało się, że te okapy kosztują 6. W związku z tym teraz szybko jest przygotowany, była przygotowana zmiana, czyli projekt uchwały przez komisję, a potem na sesji, żeby te 6 tysięcy przeszło na remont chodnika. Tak naprawdę nie jest remont chodnika, tylko razem z odwodnieniem, z nowym odpływem, no można powiedzieć, taką infrastrukturą. I to jest takie, to jest jakby takie zamknięcie, prawda? Bo potem, bo w międzyczasie odbył się przetarg, prawda? I teraz będzie wykonanie. Czyli od wykonania jest rok czasu. Czyli przez rok czasu jakby taki jest cykl. I potem znowu nowy objazd. I, tak, i to są takie działania rady cykliczne. Co roku to samo robimy, prawda? I to nie jest spektakularne, ale to jest konieczne. No, tak jak każdy budżet musi być wykonany, prawda? Najpierw zaplanowany, potem wykonany. Tak samo tutaj w Radzie Dzielnicy podobnie się odbywa. I bardzo podobnie też jest objazd infrastruktury sportowej, infrastruktury oczywiście przede wszystkim drogowej. To, co jest mi bliskie, to, co znam. Także to, że Rada Dzielnicy nie robi jakichś spektakularnych rzeczy, to nie znaczy, że nic nie robi.
bardzo często jest to bardzo żmudna praca, kiedy nad każdym pismem na Komisji Infrastruktury trzeba się pochylić, sprawdzić na mapie, jak to wygląda, jak wygląda otoczenie, czy ten dom, który powstanie, nie jest za wysoki, czy jest dobry, jeżeli chodzi o krajobraz. Także to są takie prace żmudne i codziennie, ale takie bardzo ważne. I na tym polu bardzo dobrze się sprawdza Rada Dzielnicy. Tylko żeby za tym jeszcze szły rzeczywiste efekty, prawda? Bo my wiemy o tym, że zrobienie za 40 tysięcy remontów w szkole to jest kropla w morzu potrzeb. Zrobienie dwóch ulic, kiedy trzeba takich ulic zrobić 30 albo 40, no to jest tak samo przełożenie. A widzi Pan jakieś takie najbardziej istotne, ważne potrzeby, jakieś pilne problemy, które należałoby szybko rozwiązać? No tak. Oczywiście. Wymieniłby Pan? No oczywiście. Ulica Mochnackiego to nie są dziury, tylko to są leje, prawda? Ulica Estońska z drugiej strony, woda stoi po każdym deszczu. Nie ma pobocza. Park Duchacki, nie wiadomo kiedy zacznie się jego zagospodarowanie, ponieważ same koncepcje i projekty zajmą najbliższe 2-3 lata i wyprują tak budżet dzielnic bądź miasta, że to jest dla mnie po prostu nie do wytrzymania. Już nie mówiąc o kwocie zakupu. Jest na pewno w każdej placówce są takie potrzeby remontowe, że to powinno być zrobione wiele lat temu. I rozmawiacie Państwo na zebraniu o tych problemach, które Pan wymienił w tym momencie? Czy... To znaczy oczywiście, że rozmawiamy, zwłaszcza, że czasami ja mam bardzo odmienne zdanie niż reszta radnych. Natomiast co mamy zrobić, kiedy mamy 200 tysięcy na remont dróg, a żeby zrobić taką drogę jak moja, która jest tam w kolejności 6 czy 7, moja, w której mieszkam, no to trzeba było mieć te znowu 2 miliony. Także z pustego nic się nie da zrobić. I tak to trochę wygląda. Także strasznie nie wiem, czy dobrze, że ten wywiad jest zrobiony, bo cały czas mam wrażenie, że trochę chyba bardziej rozczarowałem, niż mieliście zdanie. Nie wiem, jak w innych dzielnicach to wygląda, ale tutaj jest tak niedofinansowanie, tak wielkie braki, że tak naprawdę czasami mi jest żal. Tym pesymistycznym akcentem chyba możemy zakończyć. Serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo.